O reprezentacji Polski, o Jeremim Sochanie, o wszystkim, co się dzieje dookoła naszej kadry, porozmawiam dzisiaj z... Dyrektorem kadry narodowej, Łukaszem Koszarkiem. I trenerem głównym, Igorem Milicziciem. Czwarty dzień naszego tutaj zgrupowania. Nie chciałem, żebyśmy od razu jakby tutaj sobie siadali i rozmawiali, tylko żebyśmy przeszli sobie przez te kilka, cztery dni, zobaczyli jak to tutaj jest. No i właśnie, jak to jest. Jesteśmy już w czwartym dniu naszego zgrupowania. Parę treningów za nami, trener też widzę od wypoczęty i pełen mobilizacji. To widać, że trener był też taki głodny tutaj pracy, takiej stricte już trenerskiej. Na pewno po powiedzmy nieudanym zakończeniu sezonu klubu. W klubie miałem trochę czasu na refleksję i parę dni przed przygotowaniem kadry całkowicie wyczyściłem sobie głowę. Nastawienie było całkowite odmienne od tego, jak zakończyłem sezon. Jest energia, jest pasja, jest to, co pcha do przodu. W najlepszym znaczeniu tego słowa. I tutaj od razu się mogę określić po tych czterech dobach w kadrze, że zespół jest też nastawiony bardzo pozytywnie, z nastawieniem do pracy, powiedziałbym, rewelacyjnym, przyswajaniem tej wiedzy też nie ma najmniejszego problemu, także wszystko idzie zgodnie z planem. Kolega miał tutaj troszeczkę mniej czasu na odpoczynek, ale to wiadomo, że Łukasz, tutaj jesteś bardziej jako, wiadomo, dyrektor reprezentacji, nie przebierasz się, chociaż dzisiaj trzeba przyznać, że bardzo, bardzo aktywnie tutaj przy trenowaniu tej strefy. Odpocząłeś, Łukasz, czy też jeszcze nowe obowiązki takie rodzinne, trzeba powiedzieć? Nie, jestem wypoczęty, absolutnie. Bardzo mi się podoba tu, jak trenujemy, jak zaangażowanie jest całego sztabu szkoleniowego, wszystkich zawodników, naprawdę gdzieś to też i mi ułatwia pracę i ja też się czuję szczęśliwy, że mogę tu być i patrzeć, jak ciężko pracujemy, bo to jest dobra droga do osiągania sukcesów. Powiedzmy sobie tak szczerze, że to jest, Igor, trzecie nasze w tym składzie takie zgrupowanie, natomiast po raz pierwszy takie. Bo wcześniej w listopadzie i lutym zmagaliśmy się tak trochę z czasem, w tym sensie, że to były takie bardzo krótkie, szybkie, intensywne zgrupowania, a tutaj też na prośbę Igora, na prośbę tutaj jakby całego sztabu, macie w końcu więcej czasu, żeby z tymi zawodnikami potrenować. I tak jak rozmawialiśmy, to zgrupowanie do pierwszego meczu da nam więcej treningów do meczu z Izraelem niż mieliśmy przez ostatnie dwa okienka. To jest dosyć istotne. Dosyć istotne, że tutaj jest zrozumienie ze strony federacji i poszło nam na rękę, żebyśmy mieli ten dłuższy okres, bo z Łukaszem analizowaliśmy każdą sytuację indywidualnie i wiedzieliśmy, że tylko nieliczni zawodnicy skończą sezon, powiedzmy, w czerwcu. Ostatecznie jeszcze więcej zawodników skończyło sezon wcześniej i tym bardziej to zgrupowanie, które jest o, powiedzmy, tych 5-6 dni przedłużone, ma sens, żeby zawodnicy, którzy nie grali półtora miesiąca, wrócili do formy, wrócili do czucia takiego, nie do końca rytmu koszykarskiego, ale do rytmu wygrywania, bo mamy następne dwa mecze, które są kluczowe. Mamy też zawodników, którzy nie grali 5 miesięcy. Także to wszystko się składa do tego, że zebraliśmy się razem, chociaż znowu to jest nowy skład. Będziemy mieć nowych zawodników, mamy parę zawodników, którzy przyjadą trochę później i dołączą do nas. To nie jest na rękę, natomiast cieszymy się, że będą i mam taką nadzieję, że się szybko zaadaptują do tego, co my pracujemy teraz. No właśnie, bo tak trzeba powiedzieć, że trochę mamy takie, może nie że pecha, ale no coś jest nie takie, jeżeli trzeba wysyłać do powołania, to przy niektórych nazwiskach, jak ty takich, nie wiem, Łukasz, jesteś zawsze fanem Football Managera, jak to się skontuzowane, to ma chyba taki krzyżyk, tak?
I tu też było parę razy tak, że chcieliśmy kogoś powołać, a to no, problemy ze zdrowiem. No tak, no tu szczęścia nie mieliśmy, niemniej jednak no, ta końcówka sezonu, to każdy zawsze jednak czuje w kościach no, ten zeszły sezon. Tu na pewno mieliśmy problem z Olkiem Dziewą, który w zasadzie miał świetny cały sezon, został wybrany tak najlepszym Polakiem ligi, więc na pewno by tu nam bardzo pomógł, szczególnie, że na tej pozycji 4-5 brakuje nam takiego zawodnika, który może połączyć dwie pozycje i na pewno gdzieś tam ta rola dla niego by była duża, no ale zdrowie tu oczywiście no nam, no niestety to jest coś, czego nie można przewidzieć. No, myśleliśmy również o Damianie Kuligu, niemniej jednak Damian no, zrezygnował z gry w reprezentacji i mamy tutaj miłą informację, że godnie go pożegnamy podczas spotkania z Izraelem, bo Damian dużo dla tej polskiej kadry zrobił. Natomiast no, teraz jest czas tych młodszych zawodników. No, wiemy też, że Michał Michalek cierpiał cały sezon, że raz był trochę zdrowy, trochę te plecy, więc na pewno kilku zawodników nam gdzieś tam wypadło z tego. No ale to jest szansa dla innych, jak zawsze. Kontuzja jednego jest szansą kolejnego zawodnika. Tu jest też Grzegorz Kulka, który przez sezon i te pierwsze okienka się rozegrał bardzo w tym momencie, co myśleliśmy, że zrobi postęp. Tak, świetna seria ze Stalą Ostrów, tak? No i tutaj... To sobie, prawda, no bardzo dobrze tam trafia, uważam, że ty gdzieś tam... Dokładnie tak, gdzie wszyscy się wcześniej zastanawiali, że albo liczyli, że jak ta piłka skończy w rękach Kulki, to nie będzie aż tak zabójcze, tak, jak w twoich rękach. Natomiast on pokazał, że ten rozwój jego jest naprawdę spory i bardzo ubolewam, że go nie ma. I tutaj właśnie też wyciągnęliśmy rękę i prośbę o pomoc do Arona Cela, gdzie też powiedzmy rodzinne kłopoty, nie kłopoty albo sytuacje rodzinne nie pozwoliły, żeby Aaron dołączył do nas na tym okienku. Ale nie tylko to okienko i to nie jest istotne. W pierwszym okienku mieliśmy sporo kłopotów, tak. I Mateusz Isoku, i Michalak. W drugim okienku COVID, Giela, AJ urodzenie dziecka, przyszedł Michalak, który chciał pomóc z tą kontuzją. To są wszystko normalne rzeczy w sporcie. Mamy trochę podgórki, natomiast wielkie rzeczy rodzą się zawsze w bólach, a ja mam taką gdzieś tam historię mojego życia, że nic nie idzie łatwo. Wszystko idzie przez ból, przez pracę, przez takie ciężkie okresy do fajnych rzeczy. Także dla mnie nic nowego, natomiast mam nadzieję, że przetrwamy i zrobimy to, co sobie narysowaliśmy i te plany, które mamy, że ich będziemy egzekwować. A wiadomo, że tam nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, natomiast wiadomo, każdego zawodnika szkoda, który nie może tutaj ktoś przyjechać, ale Olka Dziewy chyba tak szkoda troszeczkę najbardziej, bo ten sezon miał taki naprawdę fenomenalny i też widać było Igor w tym ostatnim meczu, że już też chyba bardziej chciałeś mu zaufać, bo wystawiłeś go w pierwszej piątce, o tym też mam wrażenie, mało kto pamięta i po takiej fantastycznej końcówce sezonu, no Olek by się tu przydał. Dokładnie i to jest ten proces, który z Łukaszem i szefostwem federacji gdzieś tam zarysowaliśmy na początku. To był taki plan, żeby dać szansę tym chłopakom, a ta szansa nie jest... To by było najlepiej, że damy szansę i oni wygrywają wszystko jeszcze lepiej niż zawodnicy, którzy grali tutaj przez wiele lat. Natomiast mamy sytuację, gdzie Dziewa zaczął pierwsze piątce i nie rozegrał dobrego meczu. Natomiast to jest właśnie to doświadczenie, jak będzie następny raz, bo nigdy nie był wcześniej w takiej sytuacji. Tak samo jak Michał Kolenda w pierwszym okienku. Rozegrał niespodziewanie dla wszystkich super mecz,
A my wiemy, że na to go stać. Natomiast już drugim zaczął myśleć, o ja w kadrze, pełna hala w Lublinie. I trochę się spalił. A to jest to doświadczenie, które ci zawodnicy potrzebują i za każdym meczem, za każdym zgrupowaniem oni będą jeszcze bardziej dojrzali i temu gronu, które są w swoim prime, jakby Mateusz, Soku, będą pomagać coraz bardziej i wtedy jest szansa, że zrobimy coś wielkiego, bo ci zawodnicy z tym doświadczeniem, a umiejętności mają i wierzymy w te umiejętności, dojdą na taki poziom, że będziemy wszyscy z zdumieniem patrzeć, co oni robią na boisku. Łukasz, faktycznie tak jest, że ta koszulka z tym orzełkiem, pomimo, że jakby nasz partner techniczny jest zarówno w lidze, jak i przy reprezentacji, ale czy faktycznie jest tak, że koszulka reprezentacyjna no, waży troszeczkę więcej w takim w cudzysłowie oczywiście? Nie no, oczywiście, że tak. Przede wszystkim to jest taka specyficzna drużyna, że tak naprawdę przyjeżdżają najlepsi zawodnicy, najlepsi zawodnicy z Polski, tak? Najlepsi polscy zawodnicy przyjeżdżają i muszą tworzyć drużynę. Wiele razy muszą wychodzić jakby ze strefy swojego komfortu, bo to nie każdy będzie miał taką rolę jak w drużynach klubowych. Tu zazwyczaj jest tylko jeden, dwa mecze, więc nie ma też czasu, żeby wszystko przeanalizować i nie wiem, zrobić postęp, bo za miesiąc będzie lepiej. Tu trzeba na już być gotowym i tylko i wyłącznie po prostu to doświadczenie, które można nabywać z każdym takim meczem. Tu jak się, nie wiem, rodzice przyjadą na mecz, rodziny. Więc to na pewno jest zupełnie inny ciężar gatunkowy meczu niż zwykły ligowy. Igor, wiemy, że jest z nami na zgrupowaniu kapitan tej reprezentacji Mateusz Ponitka. Jak inna to jest reprezentacja, kiedy wiesz, że jest z nami tutaj na pokładzie Mateusz, bo wiadomo, jest to klasowy zawodnik, euroligowy jeszcze do marca tak naprawdę. Wiadomo wszyscy, co się wydarzyło w jego sytuacji klubowej. Jak ty postrzegasz reprezentację z nim na pokładzie? Od początku było wiadomo, że to jest nasz lider i on jakby nie patrzeć był z nami na każdym zgrupowaniu, nawet wideo, jakie robiliśmy wspólnie. I to jest niewątpliwe, on gra na najwyższym poziomie, ma najlepszą karierę ze wszystkich obecnych zawodników i tak to jest też przedstawione. On daje dodatkową jakość, gdzie każdy zawodnik w tym okienku daje siebie więcej, jak widzi, że Mateusz idzie na 100%. My mieliśmy na przykład taką sytuację, pamiętasz, nie będziemy wymieniać nazwisko. Przyjechał Michał Sokolowski na drugie zgrupowanie, nie było go na pierwszym. I pewni zawodnicy już przyjechał Soku, to już, dobra, to Soku zrobi pracę. Natomiast jak my to zobaczyliśmy po pierwszym meczu, gdzieś tam zrobiliśmy tę korektę, teraz od razu powiedzieliśmy, przyjechał teraz Mateusz, co jeszcze bardziej? Nie. Chcemy tą pracę jeszcze bardziej, jak jest Mateusz tu, to atakuj go jeszcze najbardziej, co możesz, bo ty się staniesz lepszy, jeżeli będziemy w ten sposób myśleć. A nie cofać się, bo Sokół to zrobi, czy AJ to zrobi. Nie. Wszyscy mają tutaj zrobić taką samą robotę, a na tych treningach naszym największym plusem z Mateuszem, że on robi wszystkich innych zawodników lepszym niż sam. I właśnie o to chodzi. Ale to widać, bo że zawodnicy chyba sobie to wzięli do serca, bo nawet to nie będzie chyba zbyt wielka tajemnica, jak powiemy, że no Mateusza tutaj koledzy nie oszczędzają, że widać, że chcą mu też mu pokazać, że są wobec niego tacy sportowo agresywni na treningu. Myślę że też, że Mateusz nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. Mateusz bardzo lubi. Nauczony jest tego w każdym klubie, który występuje. Każdy musi o tą swoją pozycję zawalczyć i na tym polega sport, więc Im trudniej będzie na treningach, tym łatwiej będzie na meczach, więc tak jak powiedziałem już wcześniej, bardzo mi się podoba ta praca, jaką wykonujemy i to jest tylko jedyna droga. No właśnie, tylko jest taki problem, nie problem, może, że Mateusz faktycznie od kilku miesięcy nie grał też, wiemy przez jakich powodów i też ten sparring w Chorwacji też jest też tak trochę pod niego, żeby też tak z marszu jakby nie wszedł w mecz na dzień dobry z Izraelem o punkty, tylko żeby też było taki jeden mecz kontrolny? Nie tylko dla Mateusza, ale to jest też dla AJ, a to jest też dla nas, żebyśmy grali przeciwko
najmocniejsze możliwe drużyny. My mieliśmy grać tutaj sparring, najpierw chcieliśmy ze Słowenią. Nie udało się, ostatecznie dogadaliśmy się z Łotwą. Łotwa nam w ostatniej chwili odmówiła i zostaliśmy na lodzie. Na szczęście udało nam się zalatyć Chorwację, która będzie naprawdę mocna z zawodnikami z NBA, trzema, z Hezonią, to będzie dla nas mocny sprawdzian, gdzie jesteśmy, a też, żeby w takich znowu trudnych warunkach, żebyśmy się my zgrywali i żebyśmy tą młodość łączyli z doświadczeniem i z jakością, żebyśmy szli do przodu. Też możemy chyba, Igor, powiedzieć, bo jak kibice przeczytali, że gramy, jest taki sparing i przeczytali, że on jest zamknięty, to od razu tutaj nam zasugerowali, że nie będziemy podawać wyniku. To jest bzdura, prawda? Jeżeli będziemy podawać wynik tego meczu z Chorwacją. Naprawdę? Nie czytam, absolutnie nie czytam tych takich insynuacji, ale no co mam powiedzieć, że jak w klubie gramy sparingi i gramy 5 kwart albo 1 kwartę gramy tylko strefą, a 2 kwartę gramy tylko młodzieżą, że trzeba podawać wynik, to są bzdury, ludzie. I potem się zrobi burza mózgu w onic, gdzie to nie jest potrzebne nikomu. Przygotowania są od przygotowań. Tutaj zobaczymy, myślę, sparing jest zamknięty, nie ma wstępu publiczności, to jest decyzja Chorwackiej Federacji, tak gdzieś tam uzgodniliście. My jesteśmy też, trzeba powiedzieć, gośćmi, my tam lecimy do nich. A odnośnie wyniku, myślę, że nie, jeżeli nie będzie jakiś wymóg Chorwatów, że oni nie chcą wynik, jeżeli przegrają 20. Nie, żartuję, ale myślę, że tutaj... No się wtedy pochwalimy ten wynik, spokojnie. Tutaj myślę, że nie ma w ogóle takie relacje, żeby nie podawać wynik, jeżeli będzie prowadzony wynik. Nie ma to najmniejszego problemu. Na pewno będziemy też pokazywać czy zdjęcia, czy może jakieś urywki tego meczu. Na pewno to dla kibiców udostępnimy. Nie ma jeszcze z nami, wiadomo, Olka Balcerowskiego. Za chwilę też dołączy do nas Tomasz Gielu i AJ Slaughter. Olek Balcerowski przebywa teraz w Stanach. Wiem, Igor, że był na treningach w Atlancie Hawks, tak? Ostatnio chyba wczoraj dostałem od niego zdjęcie z Cleveland Cavaliers. Jak to mamy jakieś tam, jak Olkowi tak, tam idzie? Tak, bardzo się dobrze zaprezentował w Cleveland. Rozegrał ten workout, powiedzmy, na bardzo, bardzo wysokim poziomie i to może być przełomowa sprawa dla niego. Natomiast w Atlancie to było bardziej taki sprawdzian wytrzymałości, bo gdzie Olek mi powiedział, że ich trenowali do utraty sił, do zamydlenia. I jak oni reagują w takich warunkach, Olek jest bardzo zadowolony, jak to przeszedł. Teraz pojechał, o ile dobrze pamiętam, na zachód, na inną stronę i tam będzie miał jeszcze 2 workouty, potem wraca do nas. Cieszę się, że jest w treningu mocnym, natomiast oczywiście wolałbym bardziej, żeby był tutaj, żeby zobaczyli, jak on gra rewelacyjnie na Eurobaskecie i wzięli go bezpośrednio do NBA. Łukasz, ale wiemy też, że wiadomo, kadra, tu zgrupowanie, wszystko jest istotne, natomiast no, zaraz też przejdziemy do Jeremiego, ale jeżeli, no wiadomo, Olek ma szansę, za chwilę jest draft, to jest jego ostatni rok, kiedy może w tym drafcie wystąpić, no to też dobrze, że tam poleciał, żeby się zaprezentować, bo takich wysokich zawodników NBA chyba lubi. Nie, oczywiście NBA jest marzeniem każdego zawodników i na pewno chcemy pomagać im, żeby te marzenia gonili, więc absolutnie my Olka wspieramy, jesteśmy z nim w kontakcie, liczymy, żeby mu tam jak najlepiej poszło, a wyniki będą 23 na drafcie, więc trzymamy za niego kciuki. Mamy nadzieję, że wróci zdrowy i na pewno nam pomoże w tych 2 meczach. No właśnie, bo Olka będziemy mieć w trakcie, że tak powiem, tego draftu, to będziemy na żywo mogli podglądać ewentualnie jego reakcję. Natomiast no, też myślę, że dla nas z perspektywy polskiego koszykówki ten 23 czerwca to będzie taki chyba bardzo ważny dzień w naszej historii, bo kolega Jeremy Sochan. No właśnie, jakie wy macie przewidywania już stricte wobec niego przed tym draftem? Jak to, Igor?
Ja tylko mam nadzieję, że on, że jego wybierze zespół taki, który gra bardziej europejską koszkówkę, bo to jest zawodnik, który najwięcej może dać, jeżeli musi wykorzystać swoją inteligencję boiskową. A on ma od wszystkiego po trochu i jeżeli by skończył powiedzmy na tym 8. miejscu albo 9., to by było rewelacja. Ale liczymy, czy mamy kciuki, że tak będzie. Jeżeli to nie będzie wybrany w tych miejscach, to będzie wybrany trochę później, ale to też jest rewelacja i to otwiera drogę wieloma pod wieloma aspektami wszystkim dzieciakom, którzy gdzieś tam kozują tą piłkę, które rzucają tą piłkę do kosza, że to jest możliwe. Że przy dobrej pracy, przy dobrych warunkach, przy odpowiednim prowadzeniu, przy dobrym treningu, że jest możliwe skończyć w NBA nawet w tak młodym wieku jak Jeremy. Jeremy grał 2 lata temu z Igorem w Ulmie. W juniorach. On nie zagrał jeszcze w koszykówkę seniorską, a jest na tyle dobry, że idzie do NBA to w pierwszej rundzie jako prawdopodobnie lottery pick. To jest wspaniała sprawa. Łukasz, w perspektywie polskiego zawodnika rozmawiamy nie o tym, czy zostanie wybrany, tylko z jakim numerem takim zastanawiamy się, bo jesteśmy pewni, że on będzie wybrany. To z jednej z perspektyw to już jest ogromny sukces, ale no to chyba też, jak czytamy te wszystkie tam przewidywania, to apetyt rośnie trochę w miarę jedzenia. Jasne, ale to ja bym się do tych numerków trochę nie przywiązywał. To tak jak trener powiedział, klucz jest do, żeby trafił do takiej drużyny, która go odpowiednio wykorzysta, która będzie w niego inwestować, bo czy to będzie numer 9, 10, 11, to może gdzieś tam jest dla kibiców ważne, ale jak wiemy, że ten wybór jest w zasadzie już prawie pewny, to też dopiero później zacznie się jego prawdziwa kariera i gdzieś tam będzie musiał sobie walczyć o pozycję. Więc ważne jest po prostu też, żeby to był klub, który jest na 110% przekonany, że ten Jeremy tam im pomoże. A jakbyśmy powiedzieli tak kibicom, jaki to jest zawodnik, bo tak jak się czyta różne artykuły na jego temat, to mam wrażenie, że takim głównym nurtem, jakie jest przesłanie, to że jest to zawodnik skrojony na te czasy koszykarskie. Nowoczesny, mogący grać na kilku pozycjach i w obronie przekazywać sobie zawodników chyba na każdą pozycję. To mniej więcej zgadzacie się z tym, czy...? To jest na pewno dobre określenie, natomiast Jeremy jest zawodnik, który jest bardzo inteligentny. To nie jest, to nie można łączyć tak pozycje 1, 2, 3, 4 albo w obronie 5, jeżeli nie jesteś inteligentnym zawodnikiem. Dlatego go wszyscy chcą, dlatego go wszyscy lubią i gdziekolwiek nie pojedzie, robi karierę i robi furorę. I to jest wspaniałą rzeczą. Ma fizyczność, jest do tego mądry, rzut ten jest coraz lepszy i się robi kompletnym zawodnikiem, który jest tak naprawdę wszechstronny. I to jest bardzo rzadko w tych czasach, gdzie nawet NBA podpisuje takich zadaniowców. Albo rzut za 3, albo obrona, albo podania, albo trzymanie trumny. Nie ma takich aż tak wszechstronnych zawodników, jak są. To są super gwiazdami, jak Doncic, czy robi wiele rzeczy naraz. Wspaniałe. Łukasz, jak on wtedy przyjechał do nas na zgrupowanie, wtedy na bańkę w Gliwicach, to przypuszczałeś, że to jest aż taki gość? No na pewno nie, natomiast w zasadzie udowodnił wszystko to, co trener powiedział, że jest bardzo inteligentny. Przede wszystkim robił rzeczy różne, czyli czy to zebrał, czy trafił. Nawet z dystansu potrafił ukarać obronę. Natomiast co na pewno było też ważne, to że nie bał się tego momentu. Momentu pierwszego debiutu, momentu pierwszego meczu w reprezentacji. On był gotowy na ten moment, więc wydaje się, że im większa stawka, to on naprawdę nie boi się tego i gra coraz lepiej. No dobra, to będziemy to oglądać w Chorwacji, bodajże myślę, że to będzie dla nas dosyć bardzo istotny mecz, będziemy to sobie śledzić, a my też panowie, wiadomo, czeka nas mecz z Izraelem, czekają nas mecz z Niemcami. No,
wiemy, jaka jest nasza sytuacja, ale my nie załamujemy rąk, tylko tu ciężko pracujemy od kilku dni, jeszcze wiele dni przed nami i chcemy Izrael, no, pierwszy raz od tych kilku meczów w końcu pokonać. Dokładnie, to jest cel nadrzędny. Wszystkie te mecze, co graliśmy, ułożyły się tak, jak się ułożyli. Nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, natomiast robimy wszystko. Nastawienie też jest bardzo pozytywne do tych meczów, że mamy tutaj zagrać pod względem wyniku lepiej, bo myślę, że nikt nie ma pretensji do zaangażowania zawodników na tych dwóch ostatnich okienkach. To chcemy utrzymać, natomiast powiedzmy ta jakość przede wszystkim w ataku myślimy, że będzie poprawiona specjalnie przez to, że zespół będzie w dużym okresie czasu mógł ze sobą potrenować, to jest o parę dni i więcej, ale o taki procent też liczymy, że oni się bardziej zgrają. Druga sprawa, że mamy postacie jak Mateusz i AJ w ataku, które mają dać tą jeszcze bardziej dodatkową jakość tej drużynie. Okej, jeszcze tylko Łukasz, jeden temat, bo takie myślę, jedno było nieoczywiste powołanie na to zgrupowanie. Szymon Wójcik, troszeczkę taki, może nie, że zapomniany, ale wiadomo, brat bliźniak Jana, oczywiście syn świętej pamięci Adama Wójcika. Powiedzcie, skąd w ogóle pomysł na powołanie tego chłopaka i też po czterech dniach, można tak jak ja mogę powiedzieć ze swojej strony, to no, nie było to powołanie takie tylko za nazwisko, bo chłopak no, jest troszeczkę inny niż brat, mimo znaczy, tego, że to bliźniak, na pewno, ale na pewno, ma potencjał. Na pewno Szymon miał trochę szczęścia, że my mieliśmy problemy z kontuzjami, natomiast my mieliśmy szczęście, że powołaliśmy Szymona, bo naprawdę wszyscy są zadowoleni z tego, jak on pracuje, szybko się uczy. Oczywiście był teraz kilka lat w Stanach i to jednak jest inna koszykówka niż ta europejska i on potrzebuje na pewno trochę czasu, żeby nauczyć się tych niuansów koszykówki europejskiej, natomiast naprawdę jesteśmy bardzo zbudowani tym, jak trenuje, tym, jak szybko łapie, tym, jak chce i na pewno jego możliwościami, bo naprawdę atletycznie jest na bardzo wysokim poziomie i na pewno to dla niego dobry czas, że mógł tu się pokazać, a dla nas też dobry, że mogliśmy zobaczyć, jakim jest utalentowanym zawodnikiem. To na pewno nie jest przypadek, bo nawet jak się pracuje w klubie, jako wszyscy trenerzy i razem z Łukaszem, to jest mnóstwo materiału obejrzanego, w każdej kolejce są obejrzane mecze i Tomka Gielo, który grał w Niemczech, potem w Grecji. Niektórzy może nie zdają sobie sprawy, że jest mnóstwo pracy zrobione, która nie jest, powiedzmy, gdzieś tam ujawniana, żebyśmy mieli świadomość, w jakim momencie jest dany zawodnik psychicznie, fizycznie, jakie problemy ma w rodzinie albo w klubie i na tym wszystkim panujemy, pracujemy, pomagamy, żeby mogli przyjechać tutaj, a niektórzy, którzy nie są powołani, nie mogli z różnych względów być tutaj i to jest ta praca, która nigdy nie będzie ani oceniona, ani ujawniona. Okej, to pracujemy dalej. I czy coś jeszcze chcemy powiedzieć? Z całą chęcią, determinacją i pozytywnym nastawieniem jesteśmy tutaj, żeby zrobić fajne rzeczy dla polskich chłopaków. Czekamy najpierw na Tomka Gielo, potem przylatują panowie Slotter, Balcerowski i widzimy się w Chorwacji. 3, 2, 1. Here we go!